Witajcie moi mili, co tam u was słychać? Czas coś nagrać, coś tutaj panowie piszą. Jest to replay z MLG Major League Gaming, strony internetowej amerykańskiej, która robi różnego rodzaju turnieje i ligi. To jest tak zwanego Pro Circuit, więc mówi mi to, że Rootcast jest z USA, jeśli się nie mylę i dobrze pamiętam. I gra tą oto fajną rasą słodziutkimi zergami ze swoimi malutkimi zerlingami deluxe, czyli zwykłymi. Nie będę tutaj tłumaczył, co tutaj jest. Jeżeli ktoś chce, to niech to przetłumaczy. Przeciwnikiem Rootcatsa jest AGA Exclave, na którego będę mówił bardzo grzecznie, miło i przyjemnie. Protoss, aby się nie łamać języka. Evil people got to have good rivals. Aha, czyli mamy walkę dobra ze złym w takim bądź razie. Protoss uważa, że jest zły. Natomiast Zerg, że musi być w takim razie dobry, skoro Protoss jest zły, bo dobro musi walczyć zawsze ze złem. Mapa to Zelnaga Caverns i Protoss kontra Zerg w takim bądź razie, proszę państwa. Protoss kontra Zerg. Czy będziemy mieli wczesną ekspansję? Nie, nie ma wczesnej ekspansji. Nie wszyscy gracze próbują to robić. Jest to o tyle niebezpieczne, że jeżeli dobry Zerg to przypilnuje tego, to i nie będzie robił wcześniej swojej ekspansji, to wtedy bardzo łatwo tą ekspansję przeciwnika Protossa rozwalić. Jednak widzimy, że jest spawning pool w drodze, jest gaz. Jest jedna dronka, która nie jedzie zobaczyć, co się dzieje. Jedzie właśnie zobaczyć, co się dzieje, nie jechała, żeby postawić ekspansji, gdzie tak się pewnego rodzaju rope ma atak chyba i się kręci. Nie jest zdecydowany, chce iść w prawo, czy chce iść w lewo. Jest już 300 minerałów, Rootcats chciał coś zrobić, ale musi teraz ganiać tego proba, jak to zawsze jest w walce Protoss kontra Zerg. Szybciutki pyronik i uciekamy zobaczyć, co się dzieje u przeciwnika. Zmusza to Rootcatsa do tego, aby wybudował Zerlingi wcześniej niż chciał ekspansję, zmusza do zmiany po prostu buildu. Wjechała jedna dronka w bazę przeciwnika. I Cybernetic Core jest i po kolei i chyba w ostatniej chwili pozbył się tego pylona i stawia drugiego. No bardzo fajnie, nie pozwala przeciwnikowi nic zrobić. Zaraz dwa Zerlingi wyskoczą. Opóźnia to już o dobre chyba 30 sekund postawienie tej ekspansji. Czy Protoss zatrzyma tego pylona, czy też nie zatrzymał go? No pylon w tym miejscu jest opłacalny, naprawdę opóźni o dużo tą ekspansję, ale też może być niebezpieczny, gdyż Zerg na jednej bazie przez krótki moment potrafi być bardzo niebezpieczną rasą. Oczywiście mówię o krótkim momencie, jak się to przetrzyma, to jest po zabawie, bonus już minerałów brak i dziękujemy za spotkanie. Tradycyjne rozstawienie Overlorda w tym miejscu. To już jest tradycja u Zergów, tak się zawsze dzieje, a jednak doszedł do wniosku Katz, że on postawi sobie ekspansję, ale nie tam, gdzie wszyscy by myśleli. Dlaczego ma być przy głównej bazie? Główne bazy są nudne, główne bazy są do niczego, mamy ekspansję z boku. Wersja deluxe Zerlingów zaraz nam przybiegnie, będzie upgrade speedu, metabolic boost, jak widzimy, już końcówka jest. Prawie jest o tyle smutna, że nikt nie lubi zwykłych Zerlingów, wszyscy wolą te deluxe, a ta królowa ma kawał drogi do przebiegnięcia, zanim się dostanie do tej ekspansji. Co powie Protossowi, że coś jest na rzeczy, skoro królowa gdzieś wychodzi, to będzie oznaczało, że gdzieś musi być jakaś ekspansja, coś się musi dziać. Zobaczył Protoss, że tutaj nic nie ma, więc wie, że gdzieś coś się dzieje, coś kombinuje w tym momencie Zerg. Przynajmniej ja bym tak myślał. I żegnamy Zerlinga, nie, jeszcze chwilę przeżył. Będziemy mieli tutaj chyba skauta, który zobaczy, co się dzieje. No to jest ryzyko, taka ekspansja na odludziu to naprawdę jest ryzyko. Jeżeli zostanie wykryta, to będzie po zabawie dla Zerga, ale jeżeli przez dłuższy czas, przez jakieś 10 minut nie zorientuje się Protoss, co się dzieje, dlaczego to mi nie jedzie, co się dzieje, no to będzie wtedy śmieszne. Jest jednak ekspansja normalna, więc w tym momencie Protoss może myśleć, że o to chodziło, że Zergowi coś, timing nie wyszedł. Zobaczymy, kiedy sprawdzi tą ekspansję. Ona powstała w czwartej minucie, 4:30 tu, jeśli się nie mylę, było. Zobaczymy, kiedy się zorientuje, że ona tu jest, czy ten Ninja Expans się opłaca, czy też nie. Szybciutko kryptumery są rozprzestrzeniane i creep powiększa się coraz piękniej, coraz ładniej. Zelot sprawdza i chyba nie, jeszcze nie wykryje do końca. Sprawdza jedną ekspansję, ten
Rołbek wykryje. Tak więc 3 minuty dokładnie i Protoss wie, gdzie Zerg się schował. Szybciutko dodajemy tą larwę. No i ciężko będzie utrzymać tą ekspansję i obronić też bazę. Dużo tych kryptomerów, widzimy, że klip będzie rozprzestrzeniany w bardzo szybki sposób. Przyjrzyjmy się, co robi Protoss, bo cały czas się Zergiem zajmowałem, a zapomniałem zerknąć do Protossa. Protoss stawia na dole pylonika, stawia Forge'a i robi switaśną ekspansję. Tak, zauważ, pamiętajcie, żeby u góry nie stawiać już pylonów, jest to ryzyko, że Banelingi wpadną, że wpadną Roach'e na odległość i rozwalą wszystko. Jest, jak widzimy, już tutaj Barrow, jest trochę Roach'y, jest Gale Reconstruction, więc wszystko ciekawie się tutaj zaczyna. Widzimy, Barrow sobie grzecznie idzie i jest tutaj upgrade'ik speedu dla Roach'y. Niestety Roach'e nie dostają wtedy tych skrzydełek żadnych, po prostu szybciej się ruszają nóżkami, przebierają. Jest trochę Roach, one powinny uciekać, bo sobie tutaj raczej nie dadzą rady z tą armią. Zdjęły jednego Zelota, tylko czy Zelot za Roacha to jest opłacalna sprawa? Chyba nie do końca, ale co jest ważne, Protoss stawia pylonika i rusza do ataku, chce się pozbyć tej ekspansji, ale oj, wpadnie w pewnego rodzaju pułapkę, jak te wszystkie jednostki się wybudują. Roacha z tyłu zajdą przeciwnika, jednak nie, Zerlingi na razie uciekają, bo nie w tym samym momencie. W tej chwili za sekundę wyskakują, już wyskoczyły Roacha, nie było ataku, próbują uciec, dobry force field. Odgrodził się w tym momencie Protoss od armii przeciwnika i może w spokoju zniszczyć tą ekspansję. Czy ma jednak energię na kolejne force fieldy? Ma energię na kolejne szybciutkie force fieldy, troszeczkę do tyłu uciekamy, Zerlingi. Tutaj ginął jeszcze jeden force field, żeby bronić tych centry i uciekamy do tyłu. Tu by się force field przydał, dajesz, a i nie było niestety czasu i energii na to, ale trzeba przyznać, że ten atak na pewno się opłacił dla Protossa. Musiał to zrobić, pozbył się bazy przeciwnika, który... Nie pozbył się, Boże, jedynie co ja gadam. Opłacił się z tego względu, że powstrzymał wydobycie na dłuższy czas. A musi się skończyć to zniszczeniem tej ekspansji jak najszybciej, jeżeli tego nie będzie. O, jest i też wsparcie ze strony Immortala. Już Zerg musi się wycofywać. Widzimy, że jest chroniony Immortal przede wszystkim przed Zerlingami i może w spokoju atakować teraz Protoss. Jeden Immortal jest w stanie zniszczyć spokojnie chyba z 4 Roach'e, bo tak naprawdę 3 strzały, zaraz przypomnijmy sobie. Tak, dokładnie 3 strzały i jest po Roach'u, a taki Roach musi dużo razy strzelić w Protossa, żeby zrobić mu krzywdę. W Immortala oczywiście. Immortal świetna jednostka, cudowna jednostka, niestety kontrowana bardzo prostymi jednostkami jak Marinesy, tudzież Zerlingi. Mogliby zrobić lekkiego buffa Immortali, na przykład dodać im skrzydła, pozwolić im latać i żeby miały 4 wysokie nogi, mogły łazić po klifach. Wtedy byłoby fajnie, byłaby taka milutka, zbalansowana jednostka. A mówiąc o balansie, już kończymy te głupie gadki. Trwają dalej testy nowego patcha 1.3 i co trzeba powiedzieć o tym patchu, że wprowadzają kolejne zmiany. Najsmutniejsza sprawa jest taka, że Kaidarian Amulet dalej jest wycofany, ale za to lekki nerf, jakby to powiedzieć po polsku, nerf, zmniejszenie przydatności, osłabienie, lekki nerf Ghosta, nie będzie już zabierał z całości energii Protossowi i innym tak, Protossowi nie będzie zabierał innym jednostkom, te EMP nie zadziała w ten sposób, zabierze jedynie 100 energii, tak więc widzimy, Sentry nie będzie golutkie, wesolutkie na zero, będzie tylko miało o 100 energii mniej. Jeżeli chodzi o tarczę, całość działa tak samo jak i ostatnio. Zginął Observer, jest Overseer. Widzimy zasięg też dla tych hydralisków, które tutaj sobie biegają. One są, Boże, one są piekielnie szybkie na creepie, który jest pięknie rozprzestrzeniany. I widzimy też ekspansję. Makro Zerga będzie coraz większe, coraz potężniejsze. W tym momencie jest i już większy od Protossa. Ten stawia kolejną bazę, jest jedno działo do obrony. Rusza powolutku Zerg do ataku. Wydaje mi się, że niedługo czekać nawet będzie jakaś większa bitwa. Większą armię ma w tym momencie dalej Zerg, nie dużo większą. Jest trochę tych Immortali, jeżeli one będą dobrze mikrowane, pozbędą się tych Roach'y. I w tym momencie mamy wymianę zapewne baz
No lepiej w tym wszystkim zagrał Protoss. Oj, 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 duży błąd, jego armia została podzielona. To może być bardzo ryzykowne, gdyż się nie zacznie w tym samym momencie atakować i jest podział armii. Zaczynamy ekspansja. Pada Force Field. Niestety nie zatrzymał tutaj nic wielkiego. A i szkoda, że to się nie udało. Padła ekspansja ze strony Protossa. No świetnie Zerg wykorzystał tą okazję, wlazł tutaj pięknie, rozwalił co trzeba, w międzyczasie Protoss no oberwał niemiłosiernie. A w międzyczasie widzimy, Zerg będzie podchodził od tyłu, żeby coś tutaj porobić. Nie będzie podchodził. Parę z darmowych strzałów, szybki Force Field, bardzo mądry Force Field, a tak pozbywamy się tych Zerlingów. Parę Roachy musi się pożegnać życiem. Jest Observer, który daje dobry widok. I Roachy się niestety zakopały, ale na szczęście jest Observer, który pomoże zobaczyć, co się dzieje. 15, 16 minuta gry zaraz się skończy, zacznie się 17. Widzimy, Overlordy są pochowane. Przydałby się jakiś Feniks, który by z nim coś zrobił, a w międzyczasie atakujemy linię minerałów. Coś, co zwykle Terran robi, stawiając z tyłu czołgi, a w tym momencie Protossy może to w spokoju zrobić. Zerg może mieć tutaj lekki problem, bo został otoczony. Nie wiem, czy ten atak był mądry i się opłacał. W międzyczasie widzimy, Roachy są z tyłu, próbują dostać się do bazy. Chyba im się to też uda. Te jedno działo duże nie zrobi. Tutaj widzieliśmy na minimapie, że armia Protossa została rozwalona, a Zerg dalej atakuje. Ten atak najwidoczniej nie należał do najmądrzejszych. Inaczej, najbardziej rozważny, z tego względu, że dużych strat nie poniósł Protoss, jeżeli chodzi o armię, aczkolwiek Zerg oberwał mocniej. Zapewne się myliłem w tym momencie i się w tym momencie przekonamy. Nie, bardziej oberwał w tym, jednak dalej bardziej oberywa Zerg. Widzimy około 1000 minerałów różnicy, 650 dokładnie, ale musimy się przyjrzeć za to ilości harwesterów. 60 do 69, więc różnicy olbrzymiej nie ma. No jest to 9 jednostek. Znowu będziemy atakować linię minerałów. Znowu Zerg za wszelką cenę chce odciąć Protossa od dostaw świeżutkiej kasy. Ten dronik powinien uciec. Nie wiem czemu, strasznie mi klatkuje. Chyba muszę zrobić pauzę. I już jestem z powrotem, troszeczkę lepiej, trochę mniej to wszystko klatkuje, aczkolwiek jeszcze dalej jest to bardzo mała ich ilość, raptem 20. Protoss ma troszeczkę przerąbane na paru frontach, musi walczyć. Jego oi proby teraz zginą, pilnuje głównej bazy, nie chce jej stracić. Boi się, że jeżeli się ruszy, to Zerg znowu go zaatakuje. Widzimy, że jeden kolos jest. Kolos się bardzo przyda w tym momencie. Będzie mógł stać tutaj i bronić ekspansji. Zasięg tych hydralisków się już nam opłacił i to bardzo widzimy, że Zerg ciągle jest na trzech ekspansjach. Jego główna baza, no cóż, i zaraz będzie wyczerpana. Jest Spire w drodze, będzie kontrolować więc te ultraliski, te bla, kolosy koruptorami. Upgrade'y idą powolutku dla Zerga, troszeczkę późno, 18 minuta i dopiero będzie plus 1 dla jednostek miotających tak naprawdę. Zerg ma już plus 1 do ataku, plus 1 do obrony, ma dwa kolosy i powinien ruszyć troszeczkę szybciej, żeby jakąś ekspansję rozwalić, zanim te Spire się skończy i wylecą koruptory wściekłe. Kolejna baza dla Zerga. To już naprawdę ekonomicznie zaraz zeżre Protossa, jeżeli ten nic nie zrobi. Musi coś zrobić, to jak najszybciej. Ryzyk fizyk w te albo we w te, bo inaczej będzie po zabawie. Obchodzimy w koło, tak, obchodzimy wpierw koło, kolosy wychodzą na dobrą pozycję. W międzyczasie Zerg rusza, żeby zaatakować bazy z dwóch stron. Obydwie oberwą. Protoss ma totalnie przechlapane wielkość armii. Widzicie różnicę. Armia jest jednak podzielona i Protoss nie wie, gdzie się bronić, co robić w tym momencie, w jedną albo w drugą stronę. Wycofuje się wpierw do tyłu, jest lekka zagubiony. Kolosy na odległość tutaj bronią. Reszta armii podchodzi rozwalić główne siły wroga. Jest jeden kolos. Armię, owszem, Zerg musi się wycofywać. Stracił znowu chyba potężną ilość jednostek. No mniej więcej 1000 różnicy. Ale co jest bardzo ważne, nie pozwala przeciwnikowi ekonomicznie się rozwinąć. Nie pozwala mu zbierać minerałów. Makro przeciwnika robi się coraz mizerniejsze. Już tylko 700 do 1500. To i tak jest, szczerze powiedziawszy, dosyć mało, jeżeli chodzi o Zerga, który jest na trzech bazach.
Tym bardziej, że jedno z nich to złoto, ale myślę, że to złoto zaraz zacznie zyskać.